Kaną minę. Powód? Problemy z zestawieniem składu. Nie zagra ani Będkowski, ani Chojnacki. Jaki to będzie miało wpływ na grę zespołu? Nie wiem, takie są koleje losu, niezależne od nas. Kartki, kontuzje, wie pan, nie wybierają. I w związku z tym sytuacja nas zmusza do eksperymentowania. No wie pan, no zobaczymy, jeśli podjęliśmy ryzyko zestawienia obrony po raz pierwszy w historii chyba tego klubu. Zobaczymy. Nie ma innego wyjścia. Po raz pierwszy w tym sezonie zagra Maciej Terlecki. Tak. Nareszcie zagra. Wie pan, też jestem ciekawy jego występu, ponieważ no, nie grał długo, czekał i wie pan, czy wytrzyma. Myślę, że tak, on jest młody, odporny, dużo umie i myślę, że spełni nasze oczekiwania. Jaką taktykę przyjęliście na mecz z GKS-em Katowice? Wie pan, no chcemy wygrać, no, nie ma innego wyjścia. Gramy u siebie, trzeba 3 punkty zainkasować. Początek meczu wskazywał na to, że spełnią się oczekiwania trenera Lepczyka. Już w 12 minucie spotkania dobrze grający ŁKS-iacy zdobyli gola. Stało się to po akcji całego zespołu, a wykończył tę sytuację Marcin Mięciel. Pozyskany z Legii Warszawa zawodnik zdobył tym samym swojego pierwszego gola w barwach łódzkiego klubu sportowego. Że GKS to jest dobry przeciwnik, mają bardzo dobrych obrońców, udało mi się strzelić pierwszą bramkę, myślę, że nie ostatnią w tym klubie i mam nadzieję, że kibice nas darzyli mnie zaufaniem, po prostu czekaj na tą jedną bramkę, teraz się posypie więcej. Jak doszło do tej sytuacji? Po prostu dostałem piłkę od Daniela Dubickiego, po prostu padłem z klejem na kolano, uderzyłem w długi róg, 1-0. Czy w drugiej połowie pokusi się pan o jedną, a może więcej bramek dla UKS-u? Chciałbym strzelić jeszcze jedną bramkę, bo jeszcze nigdy nie strzeliłem w Ekstraklasie 2 bramek w jednym meczu. Gola zdobyli jednak katowiczanie. Mecz zakończył się remisem 1-1 po strzale Arkadiusza Bilskiego. Żaden ze szkoleniowców nie był jednak z tego wyniku do końca zadowolony. Spodziewałem się, że to będzie trudny mecz, bo GKS w 2 meczach jest bez punktu i no, gdzieś musi zacząć szukać punktów. Z tym, że no, wykazali sobie podstawową skuteczność. 1 strzał, 1 bramka. Szkoda. Brzydki mecz, w którym i gra się nie układała w zasadzie obydwą drużynom. Wydaje mi się, że te 2 porażki pierwsze jakoś tak psychicznie zawodników ustawiły, że jak gdyby zapomnieli o tym, że przede wszystkim grać w piłkę. Tu już nie chodzi o to, żeby kogoś krytykować za to, że źle kopnął, ale przede wszystkim samo granie w piłkę. Natomiast nie ukrywam, że w tych 10 dniach poprzedzających mecz miałem kilku zawodników kontuzjowanych, którzy jak gdyby dochodzili do, może nie do formy, ale do wyleczenia tych kontuzji i ten mecz był sprawdzianem, jak gdyby, czy rzeczywiście kontuzje są na 100% wyleczone i forma w ich jest na poziomie takim, na jakich, do jakiej przyzwyczaili ci zawodnicy. Czy można liczyć, że w końcu forma ŁKS-u się ustabilizuje? Wie pan, no jest to moim pragnieniem i chyba tylko nie tylko moim, no ale wie pan, no, takie są sytuacje, nie inne i na to już nie ma rady. Życzyłbym sobie rzeczywiście, żeby było lepiej, żebym miał rzeczywiście komfort tego typu, żeby przynajmniej 2-3 mecze zagrać w optymalnym składzie i w składzie stałym. Na razie takiej sytuacji nie ma.